Hej, cześć, siemanko, moje mordy, z tej strony Regalika, a dzisiaj testujemy chyba najgłupsze lifehacki z TikToka, Fortnite. Dowiemy się, czy NPC-te oddają hołd bunkrowi. Dowiemy się również, czy można przemieszczać się w taki sposób w Fortnite. Jeżeli podobają wam się odcinki z testowania TikToków, zostawcie tutaj 10 tysięcy lajków. A jeżeli chcecie wygrać Paysafe Carda w wysokości 50 zł na skinki w Fortnite, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz z oceną filmu oraz subskrypcję z dzwoneczkiem i wpiszcie kod ROGALIK95 w sklepie Fortnite, a ja bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Pierwszym TikTokiem na dziś będzie to teleportacja i latanie. Teleportacja i latanie w Fortnite to coś, co pojawia się bardzo często, natomiast w tym TikToku tutaj użytkownik pokazał, że za pomocą ryby, papryki oraz kryształu jesteśmy w stanie teleportować się praktycznie całą mapę. My ustawiliśmy dokładnie tak, jak było pokazane na TikToku, tryb laboratorium bojowe i sprawdziliśmy ten TikTok. Zobaczcie, jak wyszło. Dobra, słuchajcie, według TikToka potrzebujemy tak, papryczki, rybki oraz tego kryształu. Więc dobra, smalczyk pierwszy dla testu i zobaczymy, czy to działa, no. Dawaj. Kryształ i uwaga. Chyba skam. Chyba skam jakiś to. Ale gówno, co jest, czekaj. I to jeszcze mamy większą grawitację, tak jak tam on mówił na filmiku, żeby zrobić. Czekajcie, tylko wezmę sobie to jeszcze, kryształek. I uwaga. To niezły skam, Czekajcie, no z tą grawitacją jedyne co, to możemy chyba polecieć po prostu daleko i tyle, i unosić się w powietrzu. Ale tak to chyba nic się nie dzieje, widzowie. Co jest? Co jest grane? Czemu ja tak lecę? Ale pokjump. Kolejny TikTok w kolejnym materiale to, czy możemy zostać przyjaciółmi właśnie Iogarców, używając skina Mystic i przebierania się właśnie za te postacie. Wydaje mi się, że jest to całkiem legit i sprawdźmy, czy po prostu działa. Dobra, najpierw musimy zabić jednego Iogarca, tylko jeszcze trzeba go trafić ogólnie, generalnie. Dobra, zabijamy, on już bez kewa. Dobra, jeden dobity, przebieramy się jako Mystic i za chwileczkę tam podejdziemy, zobaczymy, czy będziemy w stanie być ich przyjaciółmi po prostu. Let's go. Dobra, przebraliśmy się za Iogarca. I lecę tam, zobaczymy, czy będą do nas strzelać, czy nie będą. No to jest ciekawe. Dobra, idę tutaj do kolegów moich. Ej, faktycznie. Nie. Dobra, jednak to był fake. Halo, dostaję bomby. I pójdziemy jeszcze raz i ty do nich strzelisz. I zobaczymy, czy będę w stanie ja do nich strzelać z tobą. Dobra, jeszcze jedna próba. Podchodzimy do Iogarców z powrotem. I teraz smalczyk musi do nich strzelić. Okej, okay, myślę, że już jestem w odległości, okej. Okej, czy on do mnie strzela, czy do ciebie? To jest dobre pytanie. Okej, obok mnie przebiegł, czyli ja mogę być ich kumplem też. Nara! Kolejny TikTok w dzisiejszym materiale to tajemnicza muzyczka Mandaloriana, którą gra sam on. Polega on na tym, że jeżeli wejdziemy do miejscówki Mandaloriana oraz będzie on tam również z nami w środku, będziemy mogli zagrać właśnie tym przedmiotem oraz sam Mandalorian będzie nam po prostu tańczył i grał muzykę. Zobaczmy, jak to wygląda, więc lecimy do TikToka. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już ze smalczykiem na miejscówce Mando. Dobra, chodź najpierw zobaczymy, bo to jest ten mieczek taki jak tutaj jest. Czekaj, tutaj się wchodzi. O! Ej, fuck! Co jest? Kliknij to. Klikam, ale nic się nie dzieje. Co jest? To faktycznie działa? Ej, my myśleliśmy ze smalczykiem, że to bait. Czekaj. O, jest tutaj przed budynkiem. Chodź tu, byku. Oj, dostaję bomby. One są pi jakiś. Leci impulsem. A jest, wchodzi do środka, czy nie? Dobra, będę przy przycisku. Ja czekam przy tym, przy pałce. Co jest? Myśleliśmy, że to bait jest. Wbieg, dobra, jest stary, jest. Wbieg. Wbiegł? Dobra, no naciskam, graj. Czekaj, zostawmy go w środku i ucieknijmy stąd, dawaj. Dobra, Mandalorian trochę się uspokoił. Naciskam. Nie działa. Graj! Graj na puzonie! Chamie! Ja pierdzielę. Ej! Słyszę! Stój! Stój! Jest to muzyczka, co jest? Słyszysz to? Ja nie słyszę, ja mam włączone. O, zmieniasz muzyczkę. Muzyka ze Star Warsów leci, to działa. Sprawdzamy jeszcze raz? Tylko, że... A Mando nie gra, to czekaj w tym miejscu. Stąd leci! Stąd leci, to jest maszyna grająca, stary. Co jest? Nie mogę słuchać, to faktycznie działa. Ej, czyli tak, czyli TikTok jest generalnie baitem, bo Mandalorian nie gra, ale generalnie TikTok działa, więc propsy, dla kogoś, kto to znalazł. Dobra, kolejny TikTok pokazał nam właśnie jeden z użytkowników TikToka, że jeżeli zatrudnimy palucha rybnego do pracy i na jego oczach zjemy flopera, to wtedy paluch rybny nam zapłacze. My postanowiliśmy to sprawdzić, a więc zapraszam do TikToka. Dobra, słuchajcie, mamy już wszystko, co potrzebne. Mamy golda, mamy rybkę.
No i zobaczymy, czy ten TikTok również okazał się fejkiem. Uwaga! Wynajmujemy palucha rybnego. Jest gitara, wszystko git. Paluch rybny, chodź tutaj do mnie, paluch rybny. On zam... Aktorzy, coś? Halo, paluch! Paluch, co ty robisz? Dobra, jemy rybkę, dobra. Co? On w dupie ma, ty. Czekaj, ja muszę przed nim zjeść tą rybę, halo. Zatrzymaj się, o jem, dobra. Chyba na ciebie mam w dupie, wiesz? No powiedz mi, że to nie jest fejczur, no. Powiedz mi, że to nie jest fejczur TikTok. O, tańczy, co on robi? Co on robi? Ej, to możliwe, że to działa. Czekaj, ja muszę zjeść tego flopera, czekaj. Ale jest wykręciakiem, nie? Siema, byku. Jem. Dobra, to jest taki bait ten TikTok. Czemu ja tam wchodzę w ogóle? Tragedia. Kolejnym już TikTokiem na dzisiaj będzie, czy NPC-ty oddają hołd właśnie do naszego bunkra, który znajduje się na mapie już od bardzo, bardzo długiego czasu. Jeden z użytkowników TikToka pokazał, że postacie różnie się zachowują, między innymi ajogardcy albo NPC-ty, a więc my postanowiliśmy to sprawdzić i zawlec jednego z NPC-tów właśnie pod ten bunkier. Dobra, słuchajcie, wynająłem właśnie tego tutaj oto kolegę, który po doprowadzeniu do tego właśnie bunkra powinien elegancko coś zrobić, zaemotkować, bądź nie wiem, chodźmy w to miejsce, doprowadźmy go i zobaczmy, czy on będzie chciał po prostu cokolwiek zrobić. To jest ciekawe, bo na TikToku wyglądało to dosyć legit. Dobra, słuchajcie, mamy już tutaj bota, który idzie sobie za nami, chodź, byczku, bo ty podobno masz tutaj coś zaemotkować, także dobra. Nie, idzie normalnie. Pucnął sobie i idzie wpatrzony jakby w ten bunkier. Chodź tutaj. Ej, on tu biegnie, to ta... Chodź tutaj bliżej. Dobra, podszedł blisko, ale gdzie on idzie? Nisz mu to, dobra, chodź tutaj, no. Wycofuj się. Chodź tutaj, no. Byku, stój tu, chodź tu. To chyba nie działa, chyba on ma w dupie ten bunkier, wiesz? Jak go trzymam, niech on tu podejdzie bliżej, chodź. Trzymaj go, czekaj, no. Jest, idzie. Dobra. Halo? Byczku, nie, czemu masz wywalone w bunkier? Twój pan tu mieszka, halo! Czyli to nie działa! Wykręcam, jak patrzę na TikToki, tam wszystko jest fejkiem, takie fotomontaże tam ludzie robią. To był przy samym bunkrze i niestety nic nie zrobił, nie? Więc no, jestem ciekaw, co tutaj autor miał na myśli i ogólnie ma wywalone w ten bunkier. Kolejną rzeczą na dziś jest to mapa, która miałaby odwzorowywać gierkę w Rocket League. Mielibyśmy robić salta i robić różne przedziwne rzeczy na tej mapie i kod jest podany, więc postanowiłem to sprawdzić, czy taki TikTok po prostu działa. Jeżeli tak, to całkiem ciekawe, a zobaczcie, jak wyszło. Dobra, słuchajcie, mamy wyspę i faktycznie wygląda to, jakby była Llama Bed. Kod widzicie oczywiście na ekranie. Zobaczmy, czy to działa tak samo jak w Rocket League i na TikToku, więc wejdźmy na mapę i sprawdźmy po prostu. Ło, faktycznie! Co jest grane? Lecimy dur! Jest jakiś speed, czy co? To nie jest za piłka! Jest! Strzelam! Essa! Ej, nie działa ta piłka! Co jest grane? Ej, ale faktycznie to działa, czekaj! Ta piłka jest zbugowana strasznie. Dobra, mam! Gol! Gol! Let's go! Ej, faktycznie działa to! Co jest grane? 1-0, gościu! I naprawdę fajnie to działa, ja byłem w szoku, nie? Że takie coś istnieje. Dajcie coś w komentarzu, czy wy też. To by było na tyle na dziś, jeśli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, to jest darmowe i nic nie kosztuje, a mnie pomaga to rozwijać kanał, oraz pamiętajcie... Oraz byłbym wdzięczny, jeśli pamiętalibyście o kodzie ROGALI95 przy następnych zakupach w Fortnite. Trzymajcie się, do zobaczenia, nara!